Wielkanoc bez jajek to jak niedzielny łobiod na Śląsku bez rolady. Niemożliwe. Zatem dzisiaj kilka sposobów na wspaniałe jajka wielkanocne. Michał Bałazy, witajcie na Szlaku Smaku. Tak naprawdę jajka można faszerować prawie wszystkim. Wszystko zależy od tego, co lubimy, jakie mamy smaki i jakie preferencje. Ja dzisiaj zaproponuję 3 rodzaje. Jedne jajka ze szpinakiem, drugie z papryką, a trzecie z pieczarkami. Te produkty będą niezbędne. Do tego serki topione, nieco przypraw i odrobina miłości, bo bez tego nie da się nic zrobić. Kochani, zaczynamy od jajek. Jajka ugotowałem na twardo. Ponieważ nie lubię nudy, przygotuję mały eksperyment. Jajka zalewam kwasem buraczanym. Ok. I odstawiam. Przydadzą się za kilka chwil. W międzyczasie przygotuję kilka elementów farszu. Zacznę od pieczarek. Pieczarki kroję w drobną kostkę. Rozgrzewam patelnię, dodam odrobinę masła i na tym maśle umieszczam pieczarki. I to będzie podstawa pierwszego farszu, drugi szpinakowy. Rozgrzewam drugą patelnię, znowu nieco masła. Tym razem dodam 2 ząbki czosnku. Czosnek sobie chwilkę odpocznie, a ja posiekam szpinak. I na patelnię, na masełko. Świeży szpinak ma to do siebie, że jego objętość znacznie się zmniejsza podczas obróbki termicznej. Czy to jest pieczony, gotowany, duszony czy smażony. Zatem trzeba go dodać więcej. Do szpinaku dorzucam czosnek. I niech się wszystko ładnie przesmaży. W międzyczasie przygotowuję kolejny farsz. Tym razem będzie papryczka, nie czerwona, a żółta. Wycinam ten biały element tak, aby uniknąć smaku goryczki. I znowu drobna kostka. Zerkam na patelnię, widzę, że szpinak jest już dobry, zatem wyłączam. Pieczarki zresztą też. 3 miseczki będą potrzebne. Tu sobie damy papryczkę, szpinak i pieczarki. Do papryki dodam jeszcze odrobinę natki pietruszki. Posiekam ją również w miarę drobno. Ok. Jajka powinny zdążyć się już zafarbować. Widzę, że chyba tak właśnie jest. Wyciągnę je. No i zaczyna się robić ciekawie. Ponieważ przygotowuję 3 różne nadzienia, żółteczka, będę umieszczał w każdej miseczce porówno, sprawiedliwie. Teraz do każdej masy dodaję ser topiony. Tu akurat wykorzystam gołdę. Do szpinaku. Do papryczki idealna będzie szynka. I jeszcze raz gołda. Delikatny, bardzo popularny ser, najbardziej lubiany przez dzieci. Kwestia doprawienia. Jeśli chodzi o szpinak, ma już w sobie czosnek, więc jest dość przyjemnie, ale nie ma grama soli, a sól jest dość potrzebna. I nieco pieprzu. Kolorowy będzie doskonały. Wszystko łączę ze sobą. Delikatnie, bez pośpiechu. I gotowe. To samo robię z kolejnymi pastami. Pieprz i sól. Do pieczarek dodam jeszcze jedną przyprawę, mielony kminek. I oczywiście pieprz i sól. Masa z pieczarkami jest dosyć gęsta, dlatego można dodać odrobinę majonezu. Ok. I teraz temat faszerowania jajek. Można to robić na 3 sposoby, tak na dobrą sprawę. Może to być rękaw cukierniczy, można sobie stworzyć taki rękaw z papieru, można też wykorzystać 2 łyżeczki. I przekładam. Taka delikatna zabawa, która powoduje, że farsz
staje się jeszcze bardziej jednolity. Pozostałe jajka faszeruję dokładnie w ten sam sposób. Wygląda dobrze. Czy może być lepiej? Zawsze może być lepiej. Pieczareczki przypruszę odrobiną świeżego pietruszu. Farsz z papryką dostanie nieco pietruszki. Szpinak, koperek. Też nie za wiele, ale gniazdko będzie wyglądało cudownie z takim świeżym koperkiem. Czas wyłożyć, a wyłożę sobie na sałatę rzymską. Niech jest bardzo zielono. Już nie mogłem się doczekać tej wiosny, więc muszę sobie zazielenić jeszcze mocniej. Ok, jajeczka już są, to jeszcze świeży, chrupiący chlebek. Zapraszam do świątecznego stołu. Po ten i wiele pozostałych wspaniałych przepisów zapraszam na kanał Na Szlaku Smaku. Podobało się? Dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. Zaglądajcie do Polo Marketu, tam wciąż świeże promocje. W Polo Magazynie znajdziecie mnóstwo inspiracji na co dzień. A ze mną spotykacie się już wkrótce. Do zobaczenia. Cześć!